Nasz umysł, kiedy go oglądamy, kiedy oglądamy nasze myśli. When we are watching our mind and thoughts. I niektóre z nich są zupełnie obojętne. Some of them are just neutral. A niektóre z nich są przerażające dla nas i męczące. And some of them are frightening and really tiring. I nie wiadomo dlaczego po prostu nagle myśl and we don't know why, just suddenly jest silniejsza niż my. Is stronger than we bo are. Jest w stanie w ogóle wprowadzić ten organizm w jakiś straszny stan. Because it is able możemy to się zamartwiać. Put this body into some możemy być sfrustrowani state. I wściekli. We can be worried, frustrated or angry. Więc jest taka analogia, so there is this parallel, że ten umysł that this mind wydaje się jak jakiś diabeł. Seems to be like użyjmy a devil. Na moment tej analogii. Let's use this parallel now. I wydaje się czymś w ogóle silnym. And it seems to potężnym. Be really strong and powerful. A my po prostu jak takie biedne istotki w ogóle no nie mogę sobie poradzić. And we are like those poor beings, I cannot handle it. Jest ta przypowieść o sznurze. There is this story about a rope. Z daleka sobie szedł pan. There was a man walking on i zobaczył olbrzymiego węża, kobrę. And he saw a huge snake from a distance, a cobra snake. Przerażony, o matko, zaraz zginę. He was terrified. Nie wiadomo, w którą stronę uciekać. I'm going to die. I don't know where to run. To tak samo my, jak mamy pierwszą myśl. It's the same with us when i to jest szczególnie taka, która nas dręczy, to całe ciało wpada w lęk. The thought that ciało is really, już ma emocje z tym związane. Giving us a bad time and now the body is having the bad emotions as well. I jeśli nie zrobimy self-inquiry, if we don't do the self-inquiry, jeśli nie przyjrzymy się temu, co to w ogóle jest, and we don't look at what it really is, to ciało się po prostu trzęsie. Then the body is really shaking. Aż się coś nowego wydarzy. Until something a potem new coś nowego się wydarzy will happen, i ono będzie tak po prostu biedne, wprowadzane drgawki. And then this poor body again will be put into trembling. Albo można zrobić self-inquiry. Or you can do the self-inquiry. Tak jak ten pan na drodze. Like the man on the road. Widział tego węża. He saw the snake. Zaczekał. He waited. Podszedł kawałeczek bliżej. Came a little bit closer. Nic strasznego się nie stało. Nothing terrible happened. Podszedł jeszcze parę kroków bliżej. He went a few steps farther. Nic się strasznego nie stało. Nothing terrible happened. Jeszcze kilka kroków do przodu. Made a few more steps. I spojrzał. He looked. I okazało się, że to w ogóle nie jest wąż. And it occurred that it's not even a snake. To była po prostu lina. It was just a rope. Więc tak samo z naszymi myślami, self-inquiry. So it's the same with our thoughts and self-inquiry. Jeśli one nie są badane, if they are not checked, to ten dzieciak w środku, jak powiedziałaś, jest bardzo kapryśny i rządzi. Then the kid that is inside is really moody and it's ruling. Rządzi po prostu. Just rządzi tym ciałem. Simply taking control of this body. Natomiast jak jest zobaczony jako to, czym po prostu jest, but when it's seen as it takim is, impulsem w danym momencie, który się pobudził, as an impulse that have been awakened in the moment, to może sobie właśnie jeszcze pobawić się, that it can play around. Ale przestaje to gdzieś nas ranić w środku. But it stops to hurt us inside. Nie robi to po prostu na nas takiego wielkiego wrażenia. It doesn't make so much impact on us anymore. I to nam robi self-inquiry wewnętrznie. And this is the internal self-inquiry done on itself. Możemy gdzieś sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to w ogóle robimy. Dlatego. You can answer yourself a question, why are we even doing this? This is why.